Przed ratuszem miasta Mława zrobiło się urokliwie. Choinki mają to do siebie, że na twarzy pojawia się uśmiech, a serce raduje. To zwiastun rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. I tu mała ciekawostka, co drzewko symbolizuje. W wielu kulturach drzewo, zwłaszcza iglaste, jest uważane za symbol życia i odradzania się, trwania i płodności, co przy okazji zbliżającej się Wigilii ma szczególny wymiar. 6 grudnia Mikołajki to dodatkowo wprawiło Mławian w świąteczny nastrój, chociaż pozytywne nastawienie do życia zdaje się tu panować przez cały rok, godne pozazdroszczenia. To jest powód do radości, do ogromnego szczęścia. Szczęście u dzieci to szczęście u nas dorosłych. To dlatego organizujemy Mikołajki, miejskie Mikołajki, podczas którego to spotkanie zapalamy oświetlenie na choince, rozdajemy prezenty i oczywiście zapraszamy i witamy świętego Mikołaja. Tego dobrego, bardzo dobrego człowieka i oczekiwanego przez dzieci, przez dorosłych, przez wszystkich nas. To jest bardzo cenne. Dzieci mieszkańcy w Mławie wiedzą, że bycie dobrym człowiekiem, świętym Mikołajem, to nie są tylko prezenty, te materialne rzeczy, ale można dawać coś niematerialnego. To tak jak powiedziały, radość, uśmiech, miłość, pomoc. To jest bardzo ważne, że one są tego świadome. W związku z tym doszliśmy wspólnie do wniosku, że świętym Mikołajem może być każdy. I rzeczywiście tak postępujemy w naszym mieście, rzeczywiście tak wychowujemy nasze dzieci. A tak jak patrzyłem na obecne osoby tutaj na dzisiejszym spotkaniu, to każdy bez względu na wiek jest dzieckiem. Ma marzenia, pragnie, żeby one się spełniły. Jest też dobrym, żeby zasłużyć na prezenty. No a wszystkie prezenty z tego swojego serca życzę. Uroczyste odpalenie choinki świątecznej zrobiło wrażenie na mieszkańcach. Chociaż to nie pierwszy raz, magia jest za każdym razem. Najmłodsi mogli tego dnia spotkać świętego Mikołaja, wziąć udział w grach i zabawach, zaśpiewać piosenki i dać się oczarować atmosferze. Szukanie choinek już pomalutku się rozpoczyna, bo chyba w mało którym domu w święta jej nie ma. I tu znowu ciekawostka. Zgodnie z tradycją, choinki powinny być ustawiane w mieszkaniu i dekorowane tuż przed Bożym Narodzeniem, czyli najlepiej o poranku 24 grudnia. Kościół katolicki jednak dopuszcza ustawienie drzewka na tydzień przed świętami. Tymczasem, tak jak tradycja nakazuje, dekorowanie drzewka w wigilijny poranek, tak samo jest określony czas, jak długo powinna stać w mieszkaniu. Najczęściej mówi się o Święcie Trzech Króli, czyli dacie 6 grudnia.